Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie porozmawiamy sobie na temat walki Tytanów, powrotu Titan TVmana i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić, a jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, tak samo jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry, a teraz zapraszam do oglądania. Zaczynając od tego, co działo się w odcinku 65, gdzie mogliśmy zauważyć no po prostu walkę pomiędzy dwoma tytanami, a przy okazji G-Manem. I no, generalnie nie był to oczywiście G-Man, tylko tak zwana pułapka, ponieważ okazało się, że zamiast G-Mana jest to po prostu jakiś zwykły Skibidi Toilet, tylko że przebrany za G-Mana. No więc tak, rzeczywiście była to pułapka, no i na samym początku nawet w sumie to się wydawało dość dziwne, że na przykład naukowiec i tak dalej sobie nagle gdzieś odlecieli. No i na samym końcu tego oczywiście epizodu niestety, ale Titan Cameraman oczywiście, no, można by powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu ucierpiał, no i został on oczywiście zniszczony przez tą pułapkę, która się rzeczywiście tam, że tak powiem, zadziała. Także moi drodzy, no definitywnie można by powiedzieć, że ta akurat walka przeszła na stronę Skibidi Toiletów, czyli no po prostu tę walkę wygrali, ale oczywiście wygrali oni walkę, a nie całą wojnę. No i moi drodzy, osobiście wydaje mi się, że Titan Cameraman tak czy siak, no po prostu powróci, że tak powiem, do pełni swoich możliwości, może nawet jeszcze bardziej ulepszony, ale no trzeba mu będzie dać troszeczkę czasu. No i wydaje mi się, moi drodzy, że już niedługo może mieć miejsce jakaś kontynuacja. No bo w sumie teraz tak naprawdę nie wiadomo, co dalej może się wydarzyć w serii. No i wydaje mi się, że w tej kontynuacji, która może się, jakby to powiedzieć, niedługo odbyć, właśnie no, mógłby po prostu pojawić się Titan TVman. Ponieważ no teraz można by powiedzieć, że jeden z tytanów jest uszkodzony, więc nawet na miejsce tego Titan Cameramana mógłby się pojawić rzeczywiście Titan TVman, co było by no jak najbardziej prawdopodobną opcją i myślę, że tak rzeczywiście mogłoby się stać. Oczywiście, moi drodzy, cały epizod 65 daje nam wiele do myślenia, jeżeli chodzi o końcówkę, ponieważ widzimy tam tylko tego właśnie Titan Cameraman, no, który pokazuje o dziwo lajka w dół, no i przy okazji na tym się całość kończy. No i oczywiście jest to zakończenie 21 sezonu, no, także teraz będziemy mieli nowy sezon 22. No a jak wiadomo, co sezon pojawia się jakaś nowa fabułka, no i właśnie w tej fabułce wydaje mi się, że w którymś momencie Titan TVman jak najbardziej może powrócić, patrząc na to, że Tytani tę walkę przegrali, no generalnie no to najgorzej na tej właśnie całej walce. Oczywiście wyszedł Titan Cameraman, także no troszeczkę słabiutko, no ale wiadomo, że ktoś musi go zastąpić. Oczywiście jest też możliwość taka, że teraz będziemy musieli poczekać, aż Titan Cameraman po prostu zostanie, no że tak powiem, odbudowany. No i patrząc na przykład, że tak powiem, na przeciąg tego wszystkiego, uznajmy z właśnie Ninja Cameramanem, to Ninja Cameraman był naprawiany jakieś 6 odcinków, no i generalnie po tych 6 odcinkach oczywiście powrócił z nowymi umiejętnościami, także definitywnie bardzo szybko teraz idzie ta cała taka naprawa, co tylko i wyłącznie mogłoby oznaczać, że również Titan Cameraman w miarę szybko powróci. No i w takiej kolejnej walce, gdzie oczywiście już będzie rzeczywiście walczył naukowiec, przy okazji G-Man, no i właśnie tych dwóch tytanów, to mogliśmy nawet w sumie zauważyć, że dwóch tytanów ledwo co daje sobie radę oczywiście z samym G-Manem, który nawet nie był G-Manem, tylko miał po prostu moce G-Mana. No więc samym właśnie G-Manem osobiście myślę, że byłoby ciężko, patrząc na to, że na samym początku tego epizodu no jeszcze było tam naprawdę bardzo wiele Skibidi Toiletów i przy okazji właśnie naukowiec. Także no rzeczywiście jest to bardzo ciekawe. Jest kolejna teoria, która mówi o tym, że rzeczywiście w pewnym momencie dojdzie również do takiej walki, tylko że realnej i nie będzie tutaj pułapki G-Mana i generalnie, moi drodzy, no to G-Man zostanie porzucony na pastwę losu, po prostu właśnie przez naukowca i całą resztę, gdyż na samym początku mogliśmy nawet zauważyć Astro Toilety, czyli te, które generalnie były zdenerwowane na G-Mana. Jest naprawdę bardzo duża możliwość, że, no w sensie może nie duża możliwość, ale jakiś mały procent szans na to, że G-Man po prostu dołączy do rodu kameramenów albo po prostu zostanie unicestwiony. No nie wiem, całość jest naprawdę całkiem, że tak powiem, ciekawa i no wydaje mi się, że nadchodzące epizody, które teraz będą, to myślę, że będą takie jedne z ciekawszych, będą nam wyjaśniały na pewno dużo, jeżeli chodzi o fabułę, ale tak czy siak wydaje mi się, że maksymalnie do odcinka 70 powinniśmy zobaczyć powrót Titan
Titan TV-mana. Ponieważ to, co będzie teraz w tych odcinkach, no jak już mówiłem, stoi pod znakiem zapytania, ale już niejednokrotnie przedstawiałem wam też teorię, że na przykład w odcinkach uznajmy 50, 60, 70, czyli z zerem na końcu, zazwyczaj coś się dzieje. Czyli w 50 powrócił Titan Cameraman, w 60 zobaczyliśmy nowego, ulepszonego naukowca, co oznacza, że w odcinku 70 moglibyśmy zobaczyć oczywiście powrót właśnie Titan TV-mana, czyli jednego z bardziej wyczekiwanych Tytanów, więc no tak czy siak, prędzej czy później ten oczywiście powróci. Przy okazji Dafuk Boom obrał nową strategię i generalnie, moi drodzy, no to ten nadzwyczajnie w świecie, że tak powiem, ustawił premierę. Ustawił on premierę i na tej premierze nie wiem ile było osób, bo ta premiera była generalnie bardzo rano i była ona chyba o godzinie 7 czy coś takiego. No i jak się okazuje, no to tak, no nie było mnie na tej premierze, więc nie wiem ile tam było osób, ale no tak czy siak, moi drodzy, myślę, że całkiem ciekawa w sumie nowa strategia. No, także po całym tym milczeniu i wszystkim wreszcie ten epizod dostaliśmy, 65, więc teraz czekamy na 66, który myślę, że definitywnie zmieni całkiem sporo, więc jak najbardziej trzeba teraz na niego w sumie czekać. I piszcie oczywiście w komentarzu teorię na temat tego, co według was może się wydarzyć w całym 22 sezonie, w tym oczywiście wliczając 66, 7 i 8 odcinek, no, bo te trzy odcinki teraz będą z nowego sezonu, pewnie myślę, że jednymi z ważniejszych i zobaczymy w sumie, jak całość tutaj powstanie, bo do chwilowo fabuła rozwija się w, myślę, że bardzo ciekawym kierunku, no i miejmy nadzieję oczywiście, że nasz ulubiony Tytan, czyli Titan TV-man, no po prostu powróci. No bo, no cóż, tutaj walka jest definitywnie po stronie Skibidi Toiletów, ale oczywiście to jeszcze nie jest cała wojna. Także zobaczymy co i jak. Przypominam też, że mamy jeszcze takie poboczne postacie, które też pewnie w jakiejś mierze w takiej końcowej walce na pewno będą uczestniczyły, czyli na przykład Speaker Woman, Dark Speaker Man i ogólnie właśnie Ninja Cameraman, właśnie takie postacie, więc to na pewno nie jest jeszcze końcowa bitwa i była to taka lekka potyczka z pułapką. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie tu łapeczkę do góry. Przypominam, żebyście pisali swoje teorie na temat nadchodzącego sezonu, na temat nadchodzących odcinków w komentarzu. No i widzimy się definitywnie w następnych filmach. Subujcie kanał, trzymajcie się, piąteczka, yo!